Witam Was kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Mamy już adwent i czas pieczenia ciasteczek, także ja od dzisiaj mam do Was kolejną propozycję. Dzisiaj mam do Was ciasteczka makrony z orzechami laskowymi. Są one szybko do zrobienia, a jak się je robi, to popatrzcie na filmiku. I tak, potrzebujemy 3 białka i szczypta soli, 160 g cukru, 250 g zmielonych orzechów laskowych z łyżeczką płaską cynamonu i tu takie opłatki, na nich zawsze pieka takie makrony, ale nie trzeba je mieć, można piec i bez, tylko wyciskać je na papierze. I tu jeszcze mam całe orzechy laskowe do dekoracji. I tak, 3 białka ubiją ze szczyptą soli na sztywno. I podczas ubijania dodajemy porcjami cukier. Następnie przygotowujemy się blaszka do pieczenia z papierem lub ze silikonową matą i piec nastawiamy na 150 stopni termoobieg. Białko powinno być na sztywno ubite. Następnie dodajemy orzechy z cynamonem porcjami i powoli to mieszamy. Robimy to bardzo delikatnie i dodajemy znowu następną porcję orzechów laskowych i tak mieszamy aż do połączenia składników. Następnie masę orzechową przekładamy do woreczka, do rękawa cukierniczego, albo możemy też za pomocą łyżki układać takie makrony na blaszce. Tutaj robię też parę bez tych opłatków. I na góradową po jednym orzechu laskowym, a inna połowa posypia je orzechami laskowymi takimi siekanymi. I pieka je przez około 15 do 20 minut. I tu są już gotowe. Kochani, są bardzo pyszne. Naprawdę zapraszam Was do wypróbowania. Nie zapomnijcie o subie, o lajkowaniu, co mnie zawsze bardzo cieszy. I widzimy się znowu na następnym filmiku. Pa, pa!